Что ты мне вечер? А испытываю. Двадесят перша 34. No to widzicie, to byłem tak ja, chociaż poszedłem, bo mnie po prostu, co mówiłem, że uderzył, wyzywał całe te, że pojechałem z Jackiem do pubu, posiedzieliśmy trochę, a później do hotelu. Tam sobie odpocząłem, tam się wykąpałem, a przyjechałem, tak jak krzyczał. To widzicie sami. O, przepraszam. Podłożyłem do pieca ciepło. A właśnie dla Jacka dałem 250 zł. Bo resztę trzeba dopłacić za wodę i za tej w kiblu. Załatwiasz się, kupę robisz, odchody. To trzeba właśnie zapłacić. To właśnie sami widzicie, jak to jest. On chce sam zapłacić. On ma pieniądze? To ja za światło zapłaciłem. On nie płacił 3 miesiące czy 4. Się nazbierało. On za nic nie płaci. Dostaje pieniądze, a nic za nic nie płaci. A gdzie te pieniądze, to ja nie wiem. On kupuje mleko, nie mleka, całe te wszystko. Słodkie bułki, jakieś inne rzeczy. Tak. Ja to chociaż, jak jechałem, to widzieliście kolację moją. Że mam bułki. Dobrze, mam jajka. Mam takie te, co wcześniej. Różne. A ja nie wiem. Ja nie będę szperał po jego rzeczach. Bo mnie to ogółem. Bo ogółem jest plan taki, żeby znaleźć kawalerkę. Jacek mi ma pomóc. A kobieta. Dziewczyna, to właśnie ma przyjechać, to właśnie chcę, to przez telefon, czy przez jakieś maile, maile to ja nie piszę, SMS-y tylko piszę. I czy po prostu przez telefon powiedzieć, czy o film, czy osobiście do pewnej osoby mówisz, tak i tak. Chciałabyś ogólnie zostać moją dziewczyną? I ona się zgadza, albo nie. I wtedy można planować dalsze sobie życie, żeby właśnie poszukać mieszkanie, żeby sobie zamieszkać wtedy razem. Się z kobietą mieszka. To też moja ogólnie jest praca. Tak samo jak ta kobieta też ma pracę i można tak samo do wszystkiego. Ta kobieta ma pieniądze, ja mam pieniądze i po prostu się dogaduje. My wynajmujemy sobie mieszkanie. No, ja miałem wcześniej, miałem ten to za 1300 na Młynowej. Z kobietą się umówiłem. Takie to
To było wiosną. Przepraszam. Ale ogółem widzicie. Ale sama policja dzielnicowa mówiła, w każdej chwili, nawet dzisiaj, może się wyprowadzić stąd. Ponieważ ty w jakiś sposób zarabiasz pieniądze, masz na utrzymanie swoje, na wszystko. A nie będzie ktoś po prostu wykorzystywał. Ja o ZUS, nie ZUS, wszystko po prostu jest opłacane i nie ma takiego czegoś, że jakieś zadłużenie mam. Bo muszę wszystko, mam księgowego, też pozdrawiam całą księgowość, pozdrawiam. Są. Oj, tam kierownika, właściciela. Tutaj też pozdrawiam. Kurde, nie wiem. Ja może... APAP wezmę. Mam tutaj... Tutaj nie ma. Chcę się kupić. A jeszcze tutaj... Rzucę. Tutaj jeszcze jedna. Dwie tabletki są. To widzicie, jak to jest. Leki mnie. Tu mam kawę. O. Porzucać tutaj puste pojemniki. I tak to właśnie jest. Ja tak patrzę. No i nie upłuję taki, że to dostałem parę rzeczy, mam tam w plecaku dresy, nie dresy, co wcześniej też dostałem i kupiłem. Mam ogółem takie, co na co dzień chodzę po mieście, gdzieś chodzę, dziś wychodzę, a to, co po prostu w domu się ogółem chodzi, to ogółem się pierze, suszy się, żeby były te ubrania po prostu świeże. O, proszek mam, właśnie tam to się skończył. O, kupiłem wcześniej. Bo no ma. A mogę powiedzieć, prał wcześniej rzucił do miski, to gniło, a dobrze, ja wcześniej prałem, to do, musiałem i powiesił w tym koszulę taki sweter, a jak się wchodziło do łazienki, to już w ogóle śmierdziało, gniło. To po prostu ja wziąłem tam. Woda była, trochę proszku wsypałem, a w misce właśnie
był płyn. To jak się pierze, to się płucze później, żeby pachniało. I to właśnie zrobiłem. Muszę zobaczyć. Kamery. Udawarka. Ale ogółem to chciałem wam powiedzieć, ta godzina za 20:10, a pana Krzysztofa nie ma. A krzyczy, gada bzdury, to po prostu sami zobaczcie. No dobrze, że nikt nie podchodzi. Bardzo dziękuję. Wiem, że wy go, tego Krzysztofa, za bardzo nie lubicie. Bo sami widzicie, jak on ogółem. A właśnie, jak ten człowiek będzie oglądał, co mówił, że ma kawalerkę, to żeby się ze mną się skontaktował się, czy zadzwonił, czy napisał maila. Nie maila, tylko SMS-a. Bo sam powiedział, że ma ochotę w jakiś sposób mi pomóc. Sam widzicie, jak on Krzysztof mnie traktuje. Ja tak mam dobre. Jeszcze charakter, znaczy charakter. Mam dobry. Silny charakter. O, właśnie tak mogę powiedzieć. No i ten film dzisiejszy, ostatni. Czekajcie na następne filmy. Co będzie się ogółem działo tu i tam. Trzymajcie się.